Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z rozszerzenia na maturze z matematyki. Tym razem będzie to funkcja liniowa. Nie jest czymś bardzo trudnym, ponieważ młodzież przystępująca do matury podstawowej z matematyki musi dużo wiedzieć z funkcji liniowej. A co dopiero, jeżeli myślimy tutaj o rozszerzeniu. Jeżeli chodzi o rozszerzenie, to ja na tym spotkaniu chciałam zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie podanych informacji w zadaniu dotyczących własności funkcji liniowej do tego, aby na przykład powstał wzór tej funkcji liniowej, czy do tego, aby sprawdzić, kiedy funkcje są prostopadłe, czy też rozwiązać jakiś ciekawy układ równań z parametrem, z funkcją liniową, tak? I to między innymi chciałabym zrobić. Chciałabym również przypomnieć Tobie, jak rozwiązujemy równania czy też nierówności z wartością bezwzględną jedną czy też dwoma, ponieważ to też mieści się w tym temacie dosyć obszernym, temacie funkcji liniowej, ale funkcja liniowa to nie tylko, mój drogi, rozszerzenie. To przede wszystkim podstawa z matematyki. Zapraszam do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na to nasze spotkanie. Zadanie numer 1. Napisz wzór funkcji liniowej, wiedząc, że f od minus 3 to 7, a miejscem zerowym jest liczba 1/2. Następnie wyznacz argumenty, dla których pod punkcie a 3/4 razy f od x minus 5 jest mniejsze lub równe od 3 minus f od x i w podpunkcie b wartość bezwzględna z f od x jest większa lub równa od 3. Oczywiście na początek mamy wyznaczyć wzór funkcji liniowej. Oczywiście pamiętamy, że funkcja liniowa ma wzór y równa się ax plus b. Niektórzy lubią pisać zawsze f od x, no bo przecież y to jest inaczej f od x. F od x to się równa ax plus b. To jest wzór funkcji liniowej. Z tym, że nie znamy a, w tym wypadku nie znamy b. I po to mamy pewne informacje zawarte w zadaniu, żeby to a i b wyznaczyć, prawda? Żeby wykorzystać te informacje i żeby nam wzór powstał i później będziemy dalej sobie robić już na bazie tego wzoru. Czyli co to znaczy, że f od minus 3 równa się 7? To znaczy, że jest taki punkt, który ja mogę nazwać sobie a, żeby było wygodnie, który ma współrzędne minus 3 i 7 i on będzie należał do wykresu tej funkcji. Dalej, co to znaczy, że miejsce zerowe tej funkcji to 1/2? No na przykład, że istnieje sobie jakiś punkt, który nazwę sobie b, który ma współrzędne. I teraz uwaga, miejsce zerowe, pamiętaj, to nie jest punkt, to jest x. Czyli, ale ja na bazie tego miejsca zerowego tworzę punkt b, więc mój punkt b będzie miał współrzędne. To miejsce zerowe, czyli 1/2, a definicja miejsca zerowego jest taka, że jest to argument, dla którego wartość wynosi 0. Czyli jak tu jest argument, to tu jest wartość 0. Dlaczego tak tobie napisałam? Ponieważ młodzież dosyć lubi, jak są punkty. Ponieważ punkty się kojarzą zawsze punkt, podstaw, pod wzór. No to podstawiamy. Czyli podstawimy sobie, będziemy mieć tak 7, to się równa. To oczywiście za x, za y, czyli tu będziemy mieć minus 3a plus b. I tak samo ten punkt podstawimy, czyli będziemy mieć 0 równa się 1/2 a plus b. I możemy to potraktować jako układ równań? Nie musimy, bo nikt nas do tego nie zmusza. Ale załóżmy, niech będzie, pomnożymy sobie może to dolne równanie przez minus 1, dzięki czemu będziemy mieć metodę przeciwnych współczynników już na talerzu jakby podaną. Czyli ja tu przepiszę i tu będę miała 0 równa się minus 1/2 a i minus b. Podkreślam, dodaję i moje b się tutaj skasuje, bo jest b i minus b, czyli 0. I tu będę miała 7 równa się minus 3a i minus 1/2 a, to jest minus 3, a i tak zapiszę i pół a. Podzielę obustronnie przez minus 3,5 i uzyskuję, że moje a to jest oczywiście minus 2. No dosyć fajne, bo całkowita liczba, więc trzeba się cieszyć w takiej sytuacji. No i teraz podstawiam do obojętnie którego. No weźmy pierwsze z brzegu. 7 to się równa minus 3 razy minus 2 i plus b. Mogę nawet z tego układ zrobić, jeżeli czujesz taką potrzebę. Czyli a to się równa minus 2, natomiast tu będę miała oczywiście 6, jak przerzucę na tą stronę, to będzie 1. Czyli moje b będzie równe 1. Zatem ja prosiłam o wzór. No to napiszmy sobie wzór, może kolorem czerwonym, y równa się minus 2x plus 1. Już mamy jakieś tam punkty na naszej maturze, przechodzimy do podpunktu a. Podpunkt a przepiszemy sobie tutaj,
I teraz mam 3 czwarte, więc przepisujemy 3 czwarte razy i w miejsce f od x podstawiam moją funkcję. Bo ja tą funkcję oczywiście mogę nazywać y w skrócie, ale mogę nazywać f od x. Dalej mam minus 5, jest mniejsze lub równe od 3 minus i znowu tą funkcję moją podstawiam minus 2x plus 1. Mogłam też poprzerzucać i później podstawić, ale myślę, że to od razu zróbmy. I teraz wymnażamy. Tu będziemy mieć 3 czwarte razy minus 2, to będzie minus 6 czwartych, czyli minus 3 drugie x. Dodać, to też wymnażamy 3 czwarte, minus 5 jest mniejsze lub równe od 3 i tu będziemy też zmieniać znaki, czyli plus 2x. I będzie minus 1. Można tak zostawić i już przerzucać na strony, a można pomnożyć obustronnie razy 4, żeby po prostu nie było ułamków. Jak to pomnożę razy 4, to będę miała minus 6x, dalej plus 3, minus jak to pomnożę 20 będzie, dalej tu będę miała 12, tu będę miała 8x i tu będę miała minus 4. Teraz popatrz, wygodnie nam się to przerzuca, no nie? Bo będziemy mieć minus 6x, tu przerzucamy minus 8x, jest mniejsze lub równe, może 12 minus 4 zróbmy, to jest 8, a tu 3 minus 20 minus 17 będzie, przerzucam, to będzie plus 17, no będzie mniej pisania. Czyli mamy minus 14x jest mniejsze lub równe od 25, dzielę obustronnie przez minus 14, zmieniam zwrot, przypominam, jak dzielę przez liczbę ujemną i mi mam minus 25 czternastych po tej naszej prawej stronie. No ale tak nie zostawiamy. Pytanie było, podaj argumenty i najlepiej podawać w przedziale. Taka jest zasada, czyli x należy od minus 25 czternastych do plus nieskończoności. Wcale nie musisz wyciągać całości, chyba że no bardzo byś chciał, to wyciąg. Pamiętaj tylko, żeby było skrócone. Aczkolwiek 25 czternaście już się nie skróci. No to mamy podpunkt A załatwiony. Przechodzimy do podpunktu B. W podpunkcie B widzimy, pojawiła się wartość bezwzględna, a pod nią minus 2x plus 1, bo nasza funkcja wyznaczona i większa lub równa od 3. To, co teraz mamy do rozwiązania, to jest nierówność z wartością bezwzględną. I teraz wiesz o tym, że są nieraz łatwe nierówności, a nieraz są trudne. Ta nierówność jest łatwa. Dlaczego? Dlatego, że niewiadoma pojawia się tylko pod wartością bezwzględną. Ponieważ tutaj nie ma niewiadomej, to jest po prostu liczba. Czyli ja w zasadzie to, co jest pod wartością bezwzględną tutaj, mogłabym po prostu od razu ograniczyć. Czyli przepisujemy minus 2x plus 1 będzie liczbą albo większą lub równą od 3, albo to moje minus 2x plus 1, czyli to wnętrze tej wartości bezwzględnej, może być mniejsze lub równe od minus 3. No i teraz rozwiązujemy sobie, oczywiście przenosząc, dzieląc dalej, czyli x mniejsze lub równe od minus 1, bo zmieniamy zwrot, spójnik lub przepisujemy, minus 2x mniejsze lub równe minus 4, znowu dzielimy przez minus 2 i mamy, że x jest większe lub równe od 2. I pamiętamy, spójnik lub będzie oznaczał, że w odpowiedzi ostatecznej musimy zwrócić uwagę na sumę. Sumę tych dwóch przedziałów, które powstają poprzez te ograniczenia. Można to narysować, ale w sumie nie musimy. Możemy od razu napisać, tu będą x mniejsze lub równe minus 1, czyli od minus nieskończoności do minus 1 domkniętej. Albo, czyli będziemy pisać, że to będzie taki przedział, suma i przedział od 2 do plus nieskończoności, no bo x miały być większe lub równe 2. Czyli naszym poleceniem było wyznaczyć te argumenty, dla których podpunkt A zachodzi, czyli ta nierówność jest spełniona, wyszło. Wyznaczyć te argumenty, dla których w podpunkcie B nierówność jest spełniona, też nam wyszło. Zadanie numer 2. Wyznacz te wartości parametru m, dla których układ równań, i ten układ równań wygląda tak. Pierwsze równanie to 3x dodać my równa się 1. I drugie równanie mx dodać 2my równa się 2. I my mamy rozwiązać ten układ, ale tylko pod kątem tego, żeby zastanowić się, kiedy ten układ będzie nieoznaczony. Wyznaczyć tak ema, żeby nasz układ był nieoznaczony. W tym zadaniu chciałam Tobie przypomnieć właśnie, jak rozwiązuje się układy równań z parametrem. To Ci się przyda i w szkole średniej, i nawet na studiach. Układ z parametrem. Po pierwsze, zastanówmy się, układ nieoznaczony. Co to oznacza układ nieoznaczony? Układ nieoznaczony oznacza, że to jest układ, który ma nieskończenie wiele rozwiązań. Układ, który ma nieskończenie wiele rozwiązań. To jest układ nieoznaczony. Zapamiętujemy. Układ oznaczony miał jedno rozwiązanie i układ sprzeczny nie miał w ogóle rozwiązań. Ok. Ale teraz, jak to rozwiązać?
Ja nie mówię, że ta metoda, którą teraz przedstawię, jest jedyna, bo da się zrobić to metodą podstawiania, czy też przeciwnych współczynników, ale ja lubię w przypadku rozwiązywania układów równań z parametrem, lubię metody wyznaczników. I przypomnijmy sobie, bo być może nie wszyscy mieli. Najpierw tworzymy wyznacznik główny i ten wyznacznik główny, jego się zapisuje w takich pionowych kreskach. On jak powstaje? On powstaje ze współczynników odpowiednio tych, które stoją przed x i odpowiednio tych, które stoją przed y. Czyli przed tym x stoi trójka, więc tu piszemy. Przed x stoi m, więc tu piszemy. Teraz przed y w kolumnie stoi tak, tu m, a tu 2m. Zamykamy. I był wzór, to jest wyznacznik wymiaru 2 na 2, macierzy 2 na 2, ale pojęcie macierzy jest dopiero na studiach, ale no już takie wyznaczniki się wprowadza. I zaraz, jak się liczy taki wyznacznik? To jest nic innego jak to razy to, minus to razy to. Tak sobie zapamiętaj metodę taką krzyżową, to nieraz w matematyce występuje. Czyli 3 razy 2m, to mamy 6m, odjąć m razy m, czyli m kwadrat. OK, nic z tym więcej nie zrobimy. Na razie sobie policzymy same wyznaczniki i później wyciągniemy odpowiednie wnioski. Dobrze, dalej liczymy wyznacznik x, czyli w skrócie wx, jak on powstaje. Kolumna x-ów, tu jest kolumna x-ów, prawda? Ona zostaje zastąpiona kolumną wyrazów wolnych. Kolumna wyrazów wolnych to jest tutaj. Czyli będzie 1, 2, a kolumna y-ów się nie zmienia, dlatego ja tą kolumnę y-ów po prostu przepisuję. No i teraz będziemy sobie oczywiście mnożyć dokładnie tą samą metodą. Czyli to razy to jest 2m, odjąć to razy to, czyli 2m. Czyli tutaj wychodzi po prostu 0. No to tu jest fajnie, bo wyszło gotowe 0. Dalej, wy, czyli teraz tak, kolumna x-ów bez zmian, czyli 3 i m, a kolumna y-ów zastąpiona kolumną wyrazów wolnych, czyli 1 i 2 została zastąpiona. Dobrze, no i znowu liczymy tak samo wyznacznik, tą samą metodą krzyżową. 3 razy 2 to jest 6, odjąć to razy to jest m, czyli m razy 1 to jest m. I teraz popatrz, wyznaczyliśmy wszystkie wyznaczniki. Wyznacznik główny, nazywany przeze mnie w, wyznaczniki pomocnicze, wx i wy. I teraz, żeby układ miał nieskończenie wiele rozwiązań, to zapamiętaj, tak się dzieje tylko wtedy i tylko wtedy, kiedy w jest równe 0 i wx jest równe 0 i wy jest równe 0. Gdyby było jeszcze więcej niewiadomych, to wszystkie wyznaczniki musiałyby być równe 0. Ale no, w szkole średniej staramy się, żeby te niewiadomo było ich maksymalnie 2, prawda? Albo tak sprowadzić, żeby był układ z dwoma niewiadomymi. Czyli wszystkie wyznaczniki przyrównujemy do 0. Czyli 6m minus m kwadrat powinno dać 0. I no 0 powinno dać 0, co jest rzeczą oczywistą. I 6 minus m powinno dać 0. Popatrz, tutaj nie ma co rozwiązywać, bo 0 równa się 0, to jest prawda oczywiście, prawda? Czyli to jest spełnione, napisz tam OK. To jest spełnione zawsze, więc tutaj nie mamy co rozwiązywać. Zawsze w matematyce to są może liczby rzeczywiste, chyba że jest określona jakaś konkretna dziedzina. No ale my tutaj nie mamy co rozwiązywać. Teraz tutaj, to jest równako kwadratowe, w tym wypadku nawet się uda przednawias wyciągnąć, czyli wyciągam m przednawias i teraz to jest mnożenie. Kiedy z mnożenia wyjdzie 0? Wtedy, kiedy m będzie 0 albo od razu m będzie 6. Czyli w tej sytuacji wyszło mi albo, że m może być 0, albo, że 6. Tu w domyśle napisałam OK, ale mam na myśli, że tu może być byle jakie m. Natomiast tutaj, oczywiście jak rozwiążę, to jest tylko 6, prawda? I teraz, mój drogi, to nie jest tak, że są 3 odpowiedzi. Pamiętaj, ty musisz na końcu dać jedną odpowiedź, czyli ty musisz się zastanowić, to w końcu jakie to m? Czy 0,6, czy rzeczywiste i czy 6? I o tym informuje cię, mój drogi, spójnik. Spójniki logiczne. Spójniki, które mówią nam wszystko w zadaniu, że musi być i to spełnione, i to spełnione, i to spełnione. Tylko w jednej sytuacji tak będzie, jeżeli m będzie 6, bo wtedy to jest spełnione. 6, ok, jest rzeczywista. 6 należy do tego naszego zbioru dwuelementowego, czyli odpowiedzią do naszego zadania jest m równe 6. Czyli nasz układ będzie nieoznaczony tylko, gdy m będzie wynosiło 6. Zadanie numer 3. Funkcja liniowa f określona jest wzorem f od x równa się 2x dodać m minus 1 podzielone przez 3. Wyznacz wszystkie wartości m, dla których w podpunkcie a wartość funkcji dla argumentu 1/4 jest mniejsza od 2,
I w podpunkcie B. Miejsce zerowe funkcji jest liczbą dodatnią. No i musimy się zastanowić, jak wyznaczyć tego M-a. Oczywiście jest to zadanie z dwoma podpunktami, podpunkt A, podpunkt B. Czyli najpierw robimy podpunkt A, później podpunkt B. Przepisałam specjalnie treść, dlatego że mnie interesuje, żeby teraz z tej treści zrobić zapis matematyczny. Wartość funkcji dla argumentu 1/4. Jak to zapisać? Oczywiście F od 1/4 jest liczbą mniejszą, czyli ta wartość jest mniejsza od dwójki. No to proszę bardzo, mniejsza od dwójki. I mówimy, no wydawałoby się ciężko, ale tak naprawdę zapisy matematyczne dużo zmienia. No to teraz podstawmy do naszego wzoru. Tutaj mamy wzór, prawda, tej funkcji liniowej ax plus b, tylko pewne informacje tutaj mamy zawarte. Czyli podstawiam 2 razy w miejsce x, oczywiście 1/4, dodać m minus 1/3 i to jest mniejsze od dwójki. No to tutaj jak skrócę sobie, to będę miała 1/2 dodać m minus 1/3 jest mniejsze od dwójki. Mogę tak zostawić i przenosić od razu, a mogę pomnożyć obustronnie przez 6, żeby mianowników nie było. No więc 1/2 razy 6 to jest 3 dodać, a tu jak pomnożę przez 6, to będę miała 2m minus 2, bo tutaj trójka z szóstką mi się skróci, powstaje 2 i trzeba to 2 wymnożyć przez m minus 1. Jest mniejsze od 12, tutaj nie zapominamy jeszcze to pomnożyć. Tutaj teraz przerzucamy, będzie łatwiej, bo będą liczby całkowite. Czyli będę miała 12 i tu jak przerzucę, to będę miała minus 3, to będę miała 9. I plus 2, czyli będę miała 11. Dzielimy sobie przez 2 i dochodzimy do wniosku, że m jest mniejsze od a 5,5, tak napiszemy sobie. Czyli ostatecznie m należy do przedziału od minus nieskończoności do 5,1. Czyli dla tak spełnionego warunku na m, czyli że m jest mniejsze od 5,5, wartość funkcji naszej f dla argumentu 1/4 jest mniejsza od 2. Co? Rozpisaliśmy i tak nam wyszło. W podpunkcie B mamy tak. Miejsce zerowe funkcji jest liczbą dodatnią. Tutaj czasem młodzież ma problem, ponieważ tak, miejsce zerowe. I niby taki moment zawieszenia. Ok, jak oznaczyć miejsce zerowe? No zazwyczaj oznaczamy x0. Tu jest treść, a ja chcę zapis matematyczny. Czyli miejsce zerowe to x0 jest liczbą dodatnią. Też czasem niektórzy mają problem z liczbą dodatnią. Też, no dobra, wiem co to znaczy dodatnia, ale jak to zapisać? No po prostu większe od zera. Czasem jest tak, że te rzeczy trywialne są wbrew pozorom ciężkie do zapisania dla przeciętnego ucznia. Dlatego zapisujemy i ćwiczymy również takie niby trywialne. Czyli x0 jest większe od zera. Dobrze, ale teraz musimy to x0 wyliczyć. Czyli przypomnieć sobie, jak wyznaczało się miejsce zerowe. No oczywiście miejsce zerowe tak się wyznacza, że się ten wzór funkcji przyrównuje do zera. Czyli ja ten wzór przepiszę, jak on wygląda, przyrównuje do zera i wyliczam z tego x. Czyli 2x to się równa, to przerzucam, czyli będę miała minus m minus 1/3, dzielę przez 2 i mam x to się równa minus m minus 1/6. Tutaj też niektórzy lubią robić błąd, a to jest dzielenie przez 2, czyli mnożenie przez 1/2. Czyli dlatego tutaj szóstka wylądowała. I to, moi drodzy, jest miejsce zerowe. Zawsze sobie mogę dopisać x0. To jest tylko taka nazwa. To jest takie oznaczenie po prostu, które nam może powoduje to, że jest łatwiej na to zadanie wtedy patrzeć. No i to jest miejsce zerowe, tylko że ja nie wiem jakie m, prawda? Ale to miejsce zerowe tak się liczy i teraz trzeba zastanowić się, dla jakiego m-a to wyznaczone przeze mnie miejsce zerowe będzie liczbą dodatnią. No to ja przepisuję. Minus m minus 1/6, minus przed całym ułamkiem, ma być większe od zera. Jeżeli przeszkadza Ci ten minus, pomnóżmy sobie przez minus 1, wtedy go nie będzie, tylko zwrot nierówności się zmieni. Pomnóżmy razy 6, żeby nie było mianownika, tak jak tam żeśmy się pozbywali, mniejsze od 0 razy 6 to jest 0. No i przerzućmy sobie niewiadome na jedną stronę, wiadome na drugą, wychodzi piękne ograniczenie na m, czyli m należy od minus nieskończoności do 1. Czyli dla jakiej wartości parametru m miejsce zerowe jest liczbą dodatnią? No dla m należącego od minus nieskończoności do 1. Zadanie numer 4. Wyznacz m, wiedząc, że wykresy funkcji i pierwsza funkcja ma taki wzór. Wartość bezwzględna z m minus 2 pomnożona przez x i dodać 2. A druga funkcja ma taki wzór. G od x to się równa. Minus wartość bezwzględna z m
pomnożona przez x dodać 2019 i mamy tak wyznaczyć m, żeby wykresy tych funkcji były prostopadłe. Pierwsza informacja jest taka, my musimy doskonale zauważyć tutaj, że obie są to funkcje liniowe. Oczywiście, że tak, ponieważ to, co stoi przed x, to jest współczynnik kierunkowy, ja go nazwę a1, a tutaj mamy plus 2, czyli to będzie nasze b1. Zgadza się, ax plus b. Zawsze z kontrolą. Teraz to, co stoi przed x, u mnie to jest parametrem, ale trudno. Minus wartość bezwzględna z m to jest moje a2, czyli współczynnik kierunkowy, a nasze no plus 2019 to jest nasze b2. Czyli zgadza się wzór ax plus b. I teraz przypominamy sobie taki bardzo ważny wzór. Kiedy wykresy funkcji były prostopadłe? Wtedy, kiedy zachodził warunek dotyczący współczynników kierunkowych. Jak a1 pomnożę przez a2, to mi wychodzi minus 1. Tylko pamiętaj, to a1 i a2 to ma być w postaci kierunkowej. Czyli z tej postaci, którą tak w zasadzie na tym spotkaniu się zajmujemy. Ax plus b. No okej, okay, no to podstawmy. Za a1 podstawiamy wartość bezwzględna z m minus 2 pomnożone przez i za a2 minus wartość bezwzględna z m i to się równa minus 1. No po pierwsze, ten nawias jest niepotrzebny, ja minusa dam do przodu, czyli będę miała tak zapisane, żeby to przejrzyście było, no bo to musimy rozwiązać. My mamy m wyznaczyć. Dobra, pomnożmy przez minus 1, żeby obustronnie pomnożyć i żeby on nam nie przeszkadzał. Dzięki czemu tutaj będziemy mieć 1 i teraz skorzystamy z własności wartości bezwzględnej. Otóż tak się składa, że iloczyn dwóch wartości bezwzględnych to jest nic innego jak wartość bezwzględna z tego iloczynu, czyli z tego m minus 2 pomnożone przez m. I to wtedy też daje 1. Korzystamy z własności wartości bezwzględnej. I teraz popatrz, co otrzymamy. Otrzymamy, jak ja tu pomnożę, m kwadrat minus 2m pod wartością bezwzględną i to się równa 1. To jest równanie z wartością bezwzględną niby takie nie do końca banalne, ale też nie do końca najtrudniejsze. Dlaczego? Dlatego, że my mamy niewiadomą tylko pod wartością bezwzględną, a tu już jest zwykła jedyneczka, czyli kiedy tak się będzie działo, że wartość bezwzględna z m kwadrat minus 2m da nam 1? No wtedy, kiedy będzie albo to jedynką, albo nasze m kwadrat minus 2m będzie minus jedynką. Tutaj nie musimy, nie wiadomo jak analizy przeprowadzić, chociaż można by było też głębiej, ale i tak to samo do tego samego dojdziemy. Dlatego zrobimy to po prostu najszybciej, jak to jest możliwe. Przerzucamy na tą stronę i mamy takie równanie, niestety równanie kwadratowe, bo trzeba je deltą liczyć teraz, czyli delta to będzie b kwadrat, czyli 4, minus 4 razy a razy c, czyli będzie plus 4, czyli to jest 8. Pierwiastek z delty to będzie pierwiastek z 8, czyli doprowadzeniu do najprostszej postaci 2 pierwiastki z 2. I piszemy m1 to jest minus b, czyli 2, minus 2 pierwiastki z 2 nad 2a, czyli nad 2. To się równa. No nie może tak zostawić. Trzeba dwójkę wyłączyć przed nawias i wtedy będziemy mieć taką postać nad 2. Wtedy skracam i wychodzi mi piękny wynik, piękne m. No ale wiemy o tym, że może być też m2. Jeżeli nam się nie chce tego liczyć, to nie musimy. Możemy popatrzeć na końcówkę i od razu zapisać 1, dodać pierwiastek z 2, żeby po prostu było szybciej. Ok, to nam wyszło z tej pierwszej opcji, pierwszego przypadku. To w drugim przypadku z kolei, jak przerzucimy sobie minus 1 na tą stronę, to będziemy mieć plus 1. I albo robimy to znowu deltą, ale delta tutaj wyjdzie 0, dlatego że tu się da zauważyć wzór skróconego mnożenia. Ja zwinę to do wzoru, dlatego żeby było szybciej, prawda? Zwijamy do wzoru, tylko nie każdy tak wpadnie na wzór skróconego mnożenia, ale wiesz, jak zdajesz maturę rozszerzoną, to naprawdę warto jest umieć, warto jest dobrze patrzeć, bo czasem ten wzór skróconego mnożenia nam dzięki niemu zaoszczędzimy czas i mamy więcej czasu na inne zadania. Dobrze, no to teraz jakbym to nawet spierwiastkowała, to i tak m minus 1 wyjdzie 0. Tylko gdy m będzie jedynką, dostanę 0. No i teraz ostatecznie mieliśmy podać odpowiedź,
kiedy to wykresy tych funkcji będą prostopadłe. No weźmiemy sobie najmniejszą z tych liczb, to jest 1 minus pierwiastek z 2, później średnia to jest 1 i największa 1 dodać pierwiastek z 2. Czyli popatrz, mamy aż 3 takie sytuacje, 3 takie m-y, żeby jak się je podstawi pod wzór, to żeby wyszły nam wykresy funkcji prostopadłych. Jeżeli nie wierzysz, zawsze możesz sobie sprawdzić. Zadanie numer 5. Rozwiąż nierówności. Pierwsza nierówność to jest nierówność tak zwana z podwójną wartością bezwzględną, jedna w drugiej. Wartość bezwzględna z wartości bezwzględnej jest 2x plus 1 i minus 2 i to wszystko jest pod tą wartością bezwzględną dużą, mniejsze lub równe od 7. A drugi podpunkt to jest też nierówność, troszkę trudniejsza, bo są dwie obok siebie wartości bezwzględne. Wartość bezwzględna z x plus 4 jest większa lub równa od 2 minus i wartość bezwzględna z x minus 1. Oczywiście podpunkt A, tak jak powiedziałam, jest łatwiejszy, dlatego że jak popatrzymy sobie na niewiadomą, to nasza niewiadoma znajduje się tylko, czy ten x, pod wartością bezwzględną. Dlatego ja mogę normalnie ściągnąć tą wielką wartość bezwzględną na początku, tak jakby rozebrać tą wartość bezwzględną dużą i później tą małą zrobić. Czyli tak, najpierw ściągam tą dużą wartość bezwzględną, czyli przepisuję wnętrze, tak jak widzę, z tą małą wartością bezwzględną i zastanawiam się, jakie to wnętrze musi być, czyli mam na myśli to, co przepisałam, jakie to wnętrze musi być, żeby na wartość bezwzględną było mniejsze lub równe 7. No musi być mniejsze lub równe od 7, ale równocześnie to wnętrze nie może być za małe. Musi być większe lub równe minus 7, bo wiemy, że wartość bezwzględna kasuje minusa, czyli gdyby było zbyt małe, na przykład miałoby minus 10, to na wartość bezwzględną będzie już 10 i nie będzie spełnione. Dlatego jest podwójne ograniczenie połączone z spójnikiem i. No to co robimy teraz? Nie ściągamy tej małej jeszcze, bo musimy tak doprowadzić, żeby się fajnie ściągło. Czyli minus 2 na drugą stronę, czyli będzie mniejsze lub równe od 9 i tak samo tu robimy i minus 2 przerzucamy na tą stronę, z tym, że wtedy pojawi nam się tutaj minus 5. I teraz, często młodzież rozwiązuje nierówności czy też równanie z wartością bezwzględną bardzo schematycznie. Nie używają do tego tak naprawdę jakby, nie zastanawiają się nad tym. Mało używają tutaj tego, co mamy w główce, prawda? Robią schematycznie i w tym momencie zrobią źle. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mamy prostą nierówność bezwzględną z wartością bezwzględną, ale przy tej nierówności mamy większe lub równe od minus 5, to trzeba się dobrze zastanowić, kiedy wartość bezwzględna jest większa lub równa minus 5. Zawsze. Oczywiście, że zawsze, czyli komentujemy, x należy do rzeczywistych. Tego nie wolno Wam dalej rozwiązywać. Tak się dzieje zawsze ze względu na tego minusa. Czyli tutaj stawiamy wykrzyknik, zwrócić na to uwagę, bo często młodzież właśnie robi tak schematycznie i nie myśli, tylko rozkłada, 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 rozkłada. Trzeba myśleć. Wartość bezwzględna jest większa lub równa od minus 5 zawsze. Dlaczego? Bo wartość bezwzględna jest zawsze większa lub równa od 0. To jakakolwiek by nie była, na 100% będzie większa lub równa minus 5. W zasadzie większa od minus 5. Czyli tu jest x należy do r, no ale tutaj już nie ma minusa. Tu się trzeba zastanowić, kiedy ta wartość bezwzględna jest mniejsza lub równa akurat od 9. Znowu trzeba ją teraz tak jakby rozebrać. Czyli przepisujemy to, co jest pod spodem, 2x plus 1 ma być mniejsze lub równe od 9 i to 2x plus 1 nie może być zbyt małe. Musi być większe lub równe od minus 9. No i przerzucamy, tylko teraz już mamy fajnie, bo już nie mamy wartości bezwzględnej, prawda? Czyli już nam się fajnie poprzerzuca, tu się podzieli przez 2, tu się też podzieli przez 2 i tu wyjdzie x mniejsze lub równe 4 i x większe lub równe minus 5. Czyli z tej pierwszej części nam wyszło, że mamy takie podwójne ograniczenie x, że musi być większe lub równe minus 5, czyli od minus 5, ale nie może przekroczyć czwórki, czyli mniejszy lub równe czwórce, czyli do czwórki domkniętej. I to nam wyszło z pierwszej części. To nam wyszło z tej drugiej, krótkiej, podchwytliwej, czyli ostatecznie w podpunkcie A ja bym chciała, żeby było napisane odpowiedź, żebyśmy wiedzieli, co ostatecznie z odpowiedzią. Trzeba uwzględnić to i, uwaga, wspólnik logiczny, i to, czyli częścią wspólną tego przedziału i tego zbioru całego liczb rzeczywistych jest oczywiście częścią wspólną ten przedział. Bez rysowania wyciągamy wnioski, bo się da również bez rysowania wnioski wyciągnąć.
Dobra, to była taka nierówność z podwójną wartością bezwzględną, jedna w drugiej. A teraz mamy nierówność, gdzie są dwie niezależne od siebie wartości bezwzględne. Nieważne, czy one są po jednej stronie, czy są po dwóch różnych stronach, to nie ma kompletnie znaczenia. Taką nierówność, czy też równanie rozwiązujemy analizując przypadki. Ale żeby dobrze zanalizować przypadki, to ja zawsze tak uczę, żeby tych przypadków było jak najmniej, rysujemy oś liczbową. I na tej oś liczbowej zaznaczamy miejsca zerowe tej funkcji i tej funkcji, ogólnie funkcji, które znajdują się pod wartością bezwzględną. Tutaj pod wartością bezwzględną jest x plus 4, ma miejsce zerowe minus 4. Tu pod wartością bezwzględną jest jedyneczka jako miejsce zerowe, bo jest funkcja x minus 1, czyli jakby miejscem zerowym jest jedynka, prawda? I teraz, co robimy dalej? Zastanawiamy się, jaki kształt ma ta funkcja. X plus 4 to jest funkcja, która pnie się do góry, jest rosnąca. Ta oczywiście również będzie rosnąca. Dlatego ja na tej osi liczbowej zaznaczę tak mniej więcej, prawda? Bo nawet do tego linijki nie używam, bo to jest tylko taka pomoc nasza. Tu ma być funkcja rosnąca i ona tu ma wartości ujemne pod osią, a tu ma nad osią wartości dodatnie. Teraz ta druga, co przechodzi przez jedynkę, co ma miejsce zerowe jedynkę, ona jest też rosnąca, tylko ona tak będzie wyglądała, jej przykładowy wykres oczywiście. Nie idealny, tylko taki właśnie przykładowy, tak mniej więcej narysowany. Ona tu ma wartości ujemne, a tu wchodzi w wartości dodatnie. Po co ja to zrobiłam? Ponieważ na tej osi liczbowej bardzo pięknie widać przypadki. Popatrz, pierwszy przypadek to, drugi przypadek to odtąd dotąd i trzeci przypadek ten. Dlatego będziemy zobowiązani w takiej sytuacji rozpatrzeć przypadki. Pierwszy przypadek to analizujemy x od minus nieskończoności do naszej minus czwórki tutaj. I ta minus czwórka, weźmiemy nawias otwarty, dlatego że tutaj są minusy w tym przedziale, ale to tak naprawdę te nawiasy, czy domkiety, czy otwarte nie będą miały znaczenia do rozwiązywania. I teraz patrzymy. Tu są minusy, tu są minusy, tu zmieniamy znaki i tu zmieniamy znaki. Czyli będziemy mieć minus x minus 4 jest większe lub równe 2 minus i tu zmieniamy znaki, czyli ten minus robi się nam plus i będzie x minus 1. Czyli jakby minus minusem daje plus, prawda? No i teraz przerzucamy. Tu będziemy mieć minus 2x, jak przerzucimy, a tu będę miała 2 plus 4 to 6, a minus 1 to 5. Dzielę obustronnie przez minus 2, dochodzę do wniosku, że moje x jest mniejsze lub równe od minus 2 i 1 druga. I teraz uwaga, żeby podsumować przypadek, musimy patrzeć na to, ale musimy też na to, no bo po co to było? Po co była analiza przedziałów? No po to, żeby na to zwrócić uwagę. Czyli uwzględniamy to z tym i piszemy na koniec x należy. I teraz zaczynało się od minus nieskończoności i tutaj się skończyło na minus 4, a tu poszło jeszcze dalej, prawda, bo też mniejsze, ale poszło dalej do minus 2 i 1 druga, bo jest troszkę większe. Czyli skończymy na minus 4, bo bierzemy zawsze część wspólną wewnątrz przypadku. Teraz robimy lub drugi przypadek. Drugi przypadek to będą te x brane pod uwagę, które zaczynają się od minus czwórki domkniętej do jedynki, weźmiemy sobie otwartej, bo przy jedynce z tej strony są minusy. Dobrze? Czyli teraz patrzymy. Ta czarna ma plusy, tu była nasza czarna, więc znaków nie zmieniamy. Natomiast ta czerwona ma minusy w tym przedziale, czyli znaki zmieniamy, czyli minus i jeszcze raz minus, czyli po prostu będzie tak jak w przypadku tutaj wcześniej. No i teraz popatrz. Ten x znam się z tym x w ogóle odejmie i wychodzi nam, że 4 jest większe lub równe od 1. Kiedy to jest prawdziwe? Zawsze. Czyli popatrz, z tego wychodzi ci x należy do rzeczywistych, bo to jest tożsamość, prawda? To nie da się wyliczyć x-a, ale to jest prawdziwe zawsze, bo czwórka jest zawsze większa lub równa od 1. Czyli musimy jeszcze z tym uwzględnić. Czyli napiszemy sobie, że x należy od, uwaga, nierzeczywiste, bo tu mamy zawężenie do przedziału od minus 4 do 1. Ok. No i mamy jeszcze lub trzeci przypadek. Staram się to dosyć tak estetycznie pisać, żeby mi przypadki nie wchodziły na siebie. Czyli mamy x należy od jedynki domkniętej do plus nieskończoności. Widzimy, że tu są plusy i tu są też plusy. Czyli w ogóle znaków nie zmieniamy. Czyli będziemy mieć tak, nie zmieniamy tu znaku, ale ten minus powoduje zmianę znaku i on nie ma nic wspólnego z wartością bezwzględną. Czyli będzie minus x plus 1. Przerzucam, czyli 2x
większe lub równe, tu będę miała 3 minus 4, to będzie minus 1, dzielę przez 2 i mam x większe lub równe minus 1 druga. No i znowu uwaga, muszę to uwzględnić z tym, prawda? I muszę napisać x należy. I teraz, tu mamy mieć większe lub równe, minus 1 druga, a tu jest troszkę dalej od jedynki do plus nieskończoności. Czyli będzie od 1 do plus nieskończoności. Jeżeli to, co ja teraz tutaj zrobiłam, jest dla Ciebie problemowe, to możesz w każdym przypadku rysować sobie swoje osi liczbowe. Ale ważny jest dla mnie wyciągnięty wniosek ten lub ten, tak, lub ten wniosek. Dlaczego? Bo na bazie tych wniosków, naszych trzech, na bazie tych wniosków my podajemy odpowiedź. Nie może być, jest niedopuszczalne w matematyce, żeby podać trzy odpowiedzi. No chyba, że są trzy podpunkty i do każdego podpunktu jest inna odpowiedź. Ale normalnie jest to niedopuszczalne. Dlatego my musimy podać jedną odpowiedź i popatrz, jeżeli jest spójnik lub, to są przypadki. Przypadki sumujemy. Czyli od minus nieskończoności do minus czwórki. Skleiło nam się, bo tu jest od minus czwórki do jedynki. I skleiło nam się, bo tu jest od jedynki do nieskończoności. Czyli po prostu x należy do zbioru liczb rzeczywistych. Każda liczba spełnia tą nierówność. I znowu, jeżeli nie wierzysz, możesz sobie kilka spróbować podstawić, ale to tylko i wyłącznie tak dla siebie, bo normalnie jak się rozwiązuje nierówność, trzeba ją rozwiązywać na przykład takim sposobem. Ja przedstawiam swoje sposoby, sposoby, które według mnie są takie najlepsze, prawda? Jak ja to zapisuję, czy rysujemy, czy różni nauczyciele różnie wprowadzają pewne pojęcia. Ja staram się tak uczyć, wydaje mi się, że jest to najlepiej, prawda? Ale jeżeli oczywiście ktoś jest przyzwyczajony z lekcji do innego sposobu, ale wynik się zgodzi, wyjdzie taki sam, nie ma żadnego problemu. Jeżeli nie ma po drodze żadnych jakichś niezgodnych takich przekształceń matematycznych, to jak najbardziej może mieć swój sposób i wtedy na maturze również dostanie maksymalną ilość punktów. Na to spotkanie przygotowałam 5 zadań. Starałam się różnorodne zadania, żeby były, ale oczywiście, żeby zawierały funkcję liniową. Zauważ, funkcja liniowa, tak jak powiedziałam na początku, to jest rzecz, to jest bardzo ważna, nie tylko na rozszerzeniu, głównie na podstawie, natomiast na rozszerzeniu wchodzą w różne elementy funkcji liniowej do rozszerzenia, prawda? Wtedy my ją tak jakby jeszcze szerzej analizujemy, szerzej poznajemy, ale w zasadzie ona Ci się też przyda do matury podstawowej. Więc zachęcam Cię do uczenia się matematyki, bo matematyka to piękny przedmiot, po prostu najpiękniejszy, jaki można sobie wyobrazić dla mnie, dla moich bliskich, ale również myślę, że jeżeli jeszcze dla Ciebie to nie jest piękny przedmiot, to wkrótce tak się stanie. Dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie ze mną.